przed państwem cętki nie tygrysa, nie geparda, a lamparta. No i lampart po angielsku to leopard. Więc jak ja sobie tutaj rozkminiłam te wzory, wpisałam na Pinterestie leopard print, no i znalazłam inspiracje, których jest tutaj naprawdę mnóstwo. Lamparcie wzory można zrobić w przeróżnych kolorach, tak jak Wam naprawdę pasuje. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że to jest idealny wzór dla osób, które nie znoszą lub i nie potrafią robić precyzyjnych wzorów. To jedno z tych zdobień, które przeciwną ręką do tej prowadzącej wyjdzie Wam jeszcze lepiej, bo im mniej precyzji macie, tym lepszy dziki kot Wam wyjdzie. Pokażę Wam malowanie jak zawsze we wszystkich krokach, ale najpierw słówko o nowych produktach Neonail, które w składzie posiadają witaminy. O paznokcie i dłonie możemy dbać nie tylko na koniec, nakładając krem czy olejek, ale także w trakcie wykonywania manikir hybrydowego. Produkt, który idzie na sam początek, bezpośrednio na płytkę paznokcia, to primer. Ten konkretnie to primer Vitamins. No i co on robi? Przede wszystkim zwiększa przyczepność bazy, co potem wpływa pozytywnie na trwałość naszego malowania. Zapobiega zapowietrzaniu się kolejnych warstw hybrydy i uciekaniu jej od skórek. Jest bezkwasowy, a dzięki pielęgnacyjnym właściwościom jego składników, jeśli macie nawet bardzo zniszczoną płytkę paznokcia, to nadal możecie go nakładać. Ciekawym nowym produktem jest cleaner i ten także jest z serii Vitamins. W jego składzie dodatkowo znajduje się retinol, wapń, kompleks witamin E, F, H i B5, no a zadaniem cleanera Vitamins jest odtłuszczenie powierzchni paznokcia oraz przemycie lepkiej warstwy zwanej dyspersyjną. Po primerze na paznokieć nakładam bazę i o tej konkretnie już Wam mówiłam, bo jest to baza proteinowa 6 w jednym. Jakby ktoś nie wiedział, skąd tych 6 właściwości się wzięło, no to tak, po pierwsze jest to baza pod lakier, po drugie zawiera proteiny jedwabiu, które mają właściwości wzmacniające, 3 i 4 służy do przedłużania i nadbudowy paznokcia, 5 baza nie potrzebuje dodatkowego wykończenia, bo jeśli jest użyta samodzielnie, tylko ona, to nie potrzebuje dodatkowo topu, no i 6 jest termostabilna. Ja nakładam ją zawsze w 2-3 cienkich warstwach i dzięki temu mogę nosić dłuższe paznokcie i zdejmować hybrydę poprzez spiłowywanie bez użycia acetonu. Tak przygotowany paznokieć pokrywam 2 warstwami pięknego, lekko brudnego beżu o nazwie Silky Nude. Następnie wylewam po kropli ciemnobrązowego i czarnego lakieru. Przy pomocy małej sondy lub końcówki patyczka drewnianego maluję nieregularne, różnej wielkości plamy. I tutaj bardzo ważna wskazówka. Mają być byle jak rozmieszczone. To naprawdę bardzo ważne. Im dziwniejsze rozmieszczenie, tym lepiej będą imitować dzikiego kota. Utrwalamy w lampie ciemny brąz i bierzemy się za niechlujne obrysy, kolejny raz niechlujne, obrysy naszych plamek czarnym kolorem. No i znów robimy to w cudzysłowie byle jak. Raz grubiej, raz cieniej, raz mocniej od góry, raz trochę bardziej z boku. Chaos jest tutaj kluczem. Na koniec w wolnych przestrzeniach stawiam drobne plamki, żeby wypełnić jakieś tam większe dziury. No i różna gęstość i wielkość centek na każdym paznokciu jest tutaj wskazana, bo prawdziwy zwierz właśnie tak ma. Kocie wzory fajnie wyglądają zarówno w błyszczącym, jak i matowym topie. Ja jednak skusiłam się tutaj na mat. Jakoś tak mi fajnie to leży razem. No i jak się podoba efekt końcowy? Jeśli nie w full opcji na wszystkie palce, to może akcent na jednym paznokciu, co? Więcej inspiracji mam dla Was oczywiście w playliście na ekranie. Klikajcie, wchodźcie, zupełnie się nie wstydźcie. Dzięki, pa!